Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, który myślę, że będzie taką fajną gratką dla osób, które poszukują tanich kosmetyków o bardzo dobrej jakości. W szczególności, jeżeli jesteście już trochę zmęczeni mainstreamowymi markami, to będę miała dzisiaj dla Was fajną ciekawostkę. Mianowicie marka Lamel zaprosiła mnie jakiś czas temu do współpracy. Wysłali mi gigantyczną paczkę kosmetyków, które miałam okazję sobie testować w międzyczasie. Ale ciekawostka, nigdy nie zaaplikowałam wszystkich tych kosmetyków naraz na moją twarz, także dzisiaj zrobię to razem z Wami, a mają naprawdę mega ciekawe produkty, między innymi do konturowania na mokro, róże w kremie, bronzery w kremie o świetnych konsystencjach, które muszę Wam pokazać, także koniecznie ze mną zostańcie, zaczynamy. Makijaż rozpocznę od podkładu i mamy tutaj do czynienia z podkładem Lamel Smart Skin Serum Tinted Foundation. Ja mam go w kolorze 401, zawiera w swoim składzie kwas hialuronowy oraz filtr SPF 30, więc taki fajny miejski filtr. A jeśli chodzi o samą markę, tutaj macie kolor tego podkładu, to jest to marka pochodząca z Londynu, ale swoje korzenie ma również w Ukrainie i jest to marka cruelty free. Dodatkowo większość produktów jest wegańska. Ceny tych produktów są bardzo przystępne. Dostaniecie je w drogerii makeup.pl, ale również w drogerii kokolita.pl, także serdecznie Was zachęcam do zainteresowania się i zbadania tematu, bo jak zobaczycie, produkty są tego warte. Aplikuję podkład na całą twarz, jedną cienką warstwę, bo tak jak widzicie, krycie ma optymalne, jednocześnie przebijają dalej moje piegi, ale wszelkie zaczerwienienia zostały przykryte. Dodatkowo podkład, jak widzicie, ma taką satynową poświatę, która daje efekt takiego naturalnego rozświetlenia. I podkład kompletnie nie przejawia tendencji do przyciemniania się na twarzy, oksydowania, także taki kolor, jaki kupicie, taki dostajecie i taki aplikujecie na twarz. I akurat ten odcień aplikuję na twarz pierwszy raz, ponieważ dotychczas miałam na sobie więcej samoopalacza, więc korzystałam z ciemniejszego. No ale widzę, że ten odcień dokładnie 401 jest idealny dla mnie, kiedy tego samoopalacza na mnie nie ma, więc bladziochy. I przechodzimy już do korektora, dokładnie z tej samej serii, Smart Skin Brightening Concealer i ja mam go w kolorze również 401. Tutaj odcień mógłby być ciut jaśniejszy, a w ogóle najlepiej byłoby, gdyby był też dla mnie trochę bardziej różowy. Jest to korektor średnio kryjący, o takim nawilżonym wykończeniu, więc nie będzie się zasuszał pod Waszymi oczami, ale też musicie utrwalić go pudrem, bo nie jest zastygający na mur beton. A jeśli chodzi o przykrywanie niedoskonałości, to mam tutaj takich dwóch paździochów okresowych i jak mi się nie skończyła tutaj ta wysypka na połowie mojej twarzy, tak teraz zaczął mi się okres i dostałam no, lekkiego wysypu. No ale tak jak widzicie, korektor nawet z tymi niedoskonałościami względnie sobie radzi. Mógłby być ciut mocniej kryjący, ale jest to korektor raczej dedykowany rozświetleniu pod okiem, także ja mu to wybaczam. Dołożę sobie jeszcze jedną cienką warstwę i myślę, że mi to wystarczy. I buzia na ten moment wygląda bardzo naturalnie, świeżo, jest rozświetlona, jednocześnie piegi nie są przykryte, także nie czuję na twarzy takiej, wiecie, makijażowej maski. Ale teraz, zanim w ogóle przypudruję twarz, przejdziemy do produktów, którymi jestem zachwycona i o których wspominałam na samym początku. I mam tutaj na myśli produkty do modelowania twarzy na mokro. Mamy bronzer, mamy róże w różnych odcieniach i zacznę od bronzera. Jest to BB Contour Tint Cream Formula i ja mam go w kolorze 401 Taupe. Ma piękny, chłodny kolor z lekką nutą oliwki, także idealny dla mnie i też myślę idealny dla wielu karnacji, dlatego że nie będzie wyglądał jak brud. I zaczynam modelować nim twarz. I tych konkretnie produktów do modelowania używam już od kilku dni z różnymi konfiguracjami produktów i jestem po prostu zakochana. I nawet jeżeli tutaj w tym przypadku powstanie Wam jakaś plamka, wyjedziecie za nisko, za wysoko, to jesteście w stanie cały czas mieć nad tym kontrolę i doklepać to w sposób idealny. Także to jest super, jeśli chodzi o ten produkt. Całe szczęście te produkty nie zastygają tak bardzo, bardzo szybko, więc naprawdę macie sporo czasu, żeby je rozprowadzić w idealny sposób. Następnie przechodzę już do różu i mam go w odcieniu 402 Pink Blossom. Przepiękny kolor herbacianej róży, nie za ciemny, niezbyt intensywny, więc do mojej karnacji perfekto. Aplikuję go takim pędzlem z kunksem i tak będę musiała zaraz doklepać gąbeczką. I podoba mi się w tym różu fakt, że nie jest takim czystym pigmentem, tylko rozkłada się na buzi w sposób kremowy, więc od razu tak naprawdę powstaje Wam mgiełka koloru, a nie smuga, którą trzeba przez 5 lat później rozcierać.
I tak wymodelowaną na mokro buzię mogę już utrwalić pudrę. To jest gagatek, którego jeszcze nie testowałam, ale również z serii Smart Skin Silk Cover Powder i mam go w odcieniu również 401 Porcelain. On ma tutaj taką jeszcze gąbeczkę, którą możecie aplikować produkt, więc myślę, że spoko do noszenia w torebce. W każdym razie ja bym nie chciała uzyskiwać jakiegoś turbo mocnego krycia, także spróbuję zaaplikować go po prostu dużym pędzlem. I tak jak widzicie, daje sporo krycia, jednocześnie jest jedwabisty w konsystencji, także myślę, że nawet zaryzykuję i nałożę go pod oczami. Wcześniej tylko rozprasuję nieco korektor. Buzia przypudrowana, jeszcze w międzyczasie dołożę na usta olejek, mam taki również marki Lamel All-in-One Tinted Lip Plumping Oil. Ja bardzo lubię aplikować olejki w trakcie wykonywania makijażu, dlatego że później mam po prostu czyste usta i nie osadza mi się na nich podkład, puder i inne kosmetyki. I nie musiałabym tego robić, bo to konturowanie mnie satysfakcjonuje, ale chcę Wam pokazać jak najwięcej kosmetyków tej marki, także wykorzystam sobie taką paletkę różów oraz bronzerów. Mamy też tutaj jakiś rozświetlacz, ale chciałabym użyć jeszcze innego rozświetlacza, także tutaj przy okazji tej paletki skupię się na bronzerach i różach i delikatnie jeszcze podkonturuję sobie twarz. Mieszam sobie właściwie te dwa odcienie. Rozkładają się bardzo jedwabiście. Też tutaj stopień pigmentacji nie jest przesadzony, więc od razu możecie rozcierać do mgiełki. Nie ma tutaj żadnych absolutnie bronzerowych patologii. I nałożę również odrobinę różu. Wymieszam te dwa, bo wyglądają obiecująco. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że lepiej mi w chłodnych różach, ale kurczę, czasami mnie kusi, żeby zrobić coś cieplejszego i dzisiaj jest ten dzień. Dajcie mi znać, czy jesteście team chłodne róże, czy ciepłe róże i czy to, co teraz mam na twarzy, Wam się podoba, czy raczej poszlibyście w coś chłodniejszego. Pora na rozświetlacz i tutaj mam dwie propozycje z jednej serii, czyli HD Highlighting Powder. Jest wersja 401 Cold i 402 Warm i chyba dzisiaj do tego makijażu bardziej pasuje mi Warm, także ją właśnie zaaplikuję. To jest typ rozświetlacza, który Wam wygładzi policzki, nie będzie podkreślał niedoskonałości, rozszerzonych porów czy jakiejś ewentualnej kaszki, którą macie na policzkach, ponieważ ma takie bardziej perłowe wykończenie, a nie bardzo metaliczne, drobinowe. I tak prezentuje się makijaż twarzy, teraz zbliżę Was do siebie i przejdziemy do oczu. I makijaż oczu rozpocznę dzisiaj od brwi, zaczniemy od mydełka, dokładnie Insta Brow Fixing Soap. Jest to takie mydełko, dosyć gęste w swojej konsystencji. Dlatego ja prysnę je mgiełką, taką wiecie, na bazie wody odżywczą, nieutrwalającą, żeby troszeczkę je zmiękczyć. Ja już troszkę wyrosłam z takiego mega insta efektu na brwiach. Bardzo bushy brows, robionych na bydło. I faktycznie to mydełko jest dosyć gęste, więc warto aktywować je albo wodą, albo mgiełką na bazie wody. Ale ogólnie, tak jak widzicie, konsystencja jest dosyć cienka, więc ono się nie osadza, nie obciąża tych brwi i przez to też nie wyglądają tak, wiecie, strączkowato, jak czasami mają w zwyczaju po mydle. I przechodzę teraz do takiej bardzo precyzyjnej kredki, też Lamel Brow Micro Pencil. I też korzystałam tutaj z tego grzebyka, jeśli chodzi o wyczesywanie brwi. I delikatnie powypełniam luki. Przejdę teraz do paletki cieni, ponieważ przed chwilą zaaplikowałam na powieki bazę pod cienie, więc mogę już zacząć sobie modelować powiekę i rozpoczniemy od matowego beżu, który tutaj akurat w tej paletce jest dosyć ciemny. Zobaczymy, czy mnie będzie przyciemniał. To jest dokładnie 16 Shades of Burgundy Eyeshadow Palette. Także takie kolory, myślę, bardzo uniwersalne, codzienne, ale też wieczorowe. To zależy, jak na to spojrzeć i w jakiej konfiguracji skorzystać z tych cieni. Okej, jest trochę za ciemny ten beż. Fajnie, że jest aksamitny i się tak nie przykleja tempo do powieki. Okej, moi drodzy, teraz przejdę do kolejnego cienia i myślę, że będzie to ten różowy pomieszany z brązem. Zrobimy taką mieszaneczkę i nakładam tę mieszankę cieni w zewnętrznym kąciku i resztą tego, co pozostało mi na pędzelku, modeluję sobie załamanie. I jeśli chodzi o te cienie, to myślę, że już widzicie, że mają średnią pigmentację. To nie jest taki czysty pigment przyklejający się na mur, beton do powieki, ale to dobrze, bo jest to po prostu pigment użytkowy tutaj w tym przypadku i możemy go sobie rozcierać do woli. Przestrzeń ruchomej powieki również potraktuję mieszanką tych dwóch cieni.
Chciałabym dzisiaj uzyskać takie smoky eyes, ale nie w bardzo ciemnych kolorach, tylko właśnie w jasnych brązach. Z tą samą mieszanką będę kontynuować na dolnej powiece. Wyjdzie mi taki trochę romantiko makijaż, ale nadal będzie wyglądał, jakbym nie poświęciła na niego, wiecie, masę czasu, więc myślę, że idealna propozycja randkowa. Właśnie taka niezobowiązująca, niepretensjonalna. Następnie skorzystam z takiego spłaszczonego pędzelka i kredki w brązowym kolorze. To jest ciemny brąz. Bardzo lubię takie odcienie kredek do robienia sobie kresek. I mamy tutaj odcień 402, a jest to dokładnie Long Lasting Kajal Eyeliner, czyli żelowa kredka, która bardzo długo się utrzymuje i którą też śmiało możecie robić sobie kreski, dlatego że nad taką kredką macie trochę większe pole manewru w momencie aplikacji, możecie ją rozetrzeć, czego już nie można do końca powiedzieć o eyelinerach. I prowadzę sobie taką bardzo cieniutką kreskę wzdłuż samej linii rzęs, ale dosłownie najbliżej jak się tylko da. I tak prezentuje się stelaż mojej kreski. Ja jej nie chcę mocno pogrubiać nawet tutaj w zewnętrznej części na jaskółce, dlatego że to ma być tło dla tego makijażu, a nie ten makijaż dominować. Ale teraz przejdę do brązów i delikatnie tę kreseczkę rozdymię. I tak prezentuje się mój makijaż na ten moment. Przejdę teraz do błysku z paletki i myślę, że skorzystam z mieszanki tych dwóch, ponieważ nie chcę, żeby był to błysk zbyt krzykliwy, ponieważ nawet ten makijaż w macie już bardzo, bardzo mi się podoba, ale chciałabym któryś z tych błysków po prostu sobie przetestować. Okej, moi drodzy, w międzyczasie wytuszowałam rzęsy, przykleiłam sztuczne i ten make-up podoba mi się bardzo. Z miłą chęcią będę sobie nim dzisiaj pomykać po mieście, bo też zaczęłam nagrywać dosyć wcześnie jak na mnie. Jest godzina 14:11, więc na pewno ten make-up będę mieć na twarzy minimum 8 godzin dziś. Ale zanim pójdę i będę z niego korzystać, to jeszcze zrobimy makijaż ust. Tak jak widzicie, zmyłam olejek, delikatnie usta przypudrowałam i mogę przejść do nałożenia konturówki, bo tutaj też mam kilka propozycji. I marka w tym temacie ma naprawdę kilka bardzo ciekawych propozycji. Ja tutaj wzięłam się za te nudziakowe, ale jest też czerwień, więc dla każdego coś fajnego. Mamy tutaj konturówki zarówno beżowe, cieplejsze, chłodniejsze, jak również klimaty bardziej brązowe. Ale może pójdę w coś nieco bardziej klasycznego, ale cieplejszego. Niech to będzie kolor 408, a konturówka nazywa się Long Lasting Gel Lip Liner. I co? Aplikuję. O tak, to jest taki nudziak, ale z nutą vintage, delikatnie zgaszoną. No powiem Wam, że ta nuta rudości bardzo mi się podoba. Mimo, że mogłam sięgnąć po coś chłodniejszego, coś bardziej różowego, beżowego, myślę, że ten kolor fajnie koresponduje z makijażem oczu. Konturówka nałożona. Mogłabym to tak zostawić, ale dołożę odrobinkę tego olejku, żeby nabłyszczyć usta. Dobra, moi drodzy, makijaż mogę uznać za skończony. Jest godzina 14:18 i tak jak obiecałam, spotkam się z Wami jeszcze na ostatecznym podsumowaniu około godziny 22-23, żeby zobaczyć, jak ta konfiguracja produktów sprawdzi się na mojej twarzy. I myślę, że to jest taki też typ makijażu, w którym dobrze czułabym się zarówno na kawce z koleżanką, na zakupach, na imprezie, czy nawet na własnym ślubie, bo jest tak bardzo uniwersalny i podkręcający urodę, ale jednocześnie nie przytłaczający jej, że myślę, że warto spróbować. I serdecznie Wam taki typ makijażu polecam. A co do samych kosmetyków, to przejdźmy sobie przez wszystkie produkty, powiem Wam, co o nich myślę. Jeśli chodzi o podkład, bardzo podoba mi się to jego naturalne, świetliste wykończenie, jednocześnie średnie krycie, ale nie takie, które przytłacza, które zaklei Wam i przykryje wszystkie piegi, czy jakieś takie, wiecie, pieprzyki, rzeczy, które macie na twarzy, których nie chcielibyście do końca ukrywać, ale jednocześnie całkiem ładnie wyrównuje popękane naczynka, zaczerwienienia i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o korektor, fajny pod oczy, troszeczkę za mało kryjący w kontekście niedoskonałości. Jeśli chodzi o puder, jest kryjący. Dla mnie jest to taka fajna propozycja do torebki, więc ja go będę w takiej formie wykorzystywać. Jeśli chodzi o paletkę cieni, no to powiem Wam, że fajnie mi się sprawdziła. Ma takie subtelne kolory, bardzo kobiece, bardzo codzienne. Pigmentacja, tak jak Wam powiedziałam, jest średnia, ale moim zdaniem jest to atut, w szczególności przy paletce, którą mamy robić sobie szybkie, dzielne
codzienne, czy to wieczorowe makijaże w odcieniach burgundu i brązów. No i do typu makijażu, który dzisiaj wykonałam, sprawdziła się świetnie, zresztą tak samo jak ta kredka. Wyszło to naprawdę bardzo zgrabnie moim zdaniem. A jeśli chodzi o brwi, no to mydełko jest dosyć gęste, więc warto je zawsze potraktować odrobiną wody, ale jednocześnie dobrze utrzymuje brwi, ich nie skleja, nie osadza się na nich, więc coś za coś. Kredka do brwi też bardzo poprawna, śmiało możecie nią wypełnić luki, ale też mocniej brew zarysować. Ja dzisiaj myślę, że całkiem dobrze to wyważyłam i nie wyglądam na zbyt przytłoczoną takimi brwiami Breżniewa. Na pewno na Waszą uwagę zasługują te produkty do modelowania na mokro, czyli róż i bronzer. To są produkty top of the top, świetnej jakości, której nie powstydziłyby się nawet wysokopółkowe marki. Uwierzcie mi, wiem co mówię. Jeśli chodzi o konturówkę, to też macie całą gamę różnych fajnych, nudziakowych odcieni, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i dla mnie to połączenie też tutaj bombowo wygląda. W ogóle cały makijaż moim zdaniem jest spójny, także widzimy się później. Buziaki! Dobra, moi drodzy, i wracam do Was po kilku godzinach, jak obiecałam, i jest 22:15 i tak prezentuje się makijaż, którego w ciągu dnia w żaden sposób nie poprawiałam. Jeśli chodzi o usta, to jedynie teraz nałożyłam olejek, ponieważ, no tak jak widzicie, nie pozostało na nich już zbyt wiele produktu, właściwie tylko konturówka na granicach moich ust, dlatego w ciągu dnia jeszcze dokładałam sobie po prostu olejek, żeby usta nawilżać, i tak też zrobiłam przed chwilą, ale jeśli chodzi o makijaż twarzy, makijaż oczu, kompletnie nic w międzyczasie nie poprawiałam i tak to się prezentuje. Dajcie znać, co myślicie. Tak jak widzicie, trochę się wyświeciłam. Nie jest to takie bardzo mocno patologiczne wyświecenie, jak czasami po niektórych podkładach się pojawia. Nadal buzia jest taka miękka, ale nie wyświecona jak patelnia, także dla mnie ten poziom rozświetlenia jest ok. Ewentualnie, gdybym wiedziała, że wychodzę w miejsce, gdzie będą ostre światła, to przypudrowałabym się trochę w strefie T i w strefie policzka, ale nadal ani nie wybijają tutaj jakoś bardzo mocno moje rozszerzone pory, ani nie czuję się w tym make-upie jakoś źle, też nie czuję obciążenia na twarzy. I tak jak widzicie, podkład nie zebrał się w bruzdach nosowo-wargowych, a kompletnie tam w żaden sposób nie ingerowałam w ciągu dnia, żeby jakoś tę trwałość przedłużyć, także pod tym kątem jestem bardzo zadowolona. Nic się tutaj zbytnio nie powycierało, nie mam jakichś plam, które sugerowałyby, że podkład się ściastkował albo że stało się z nim coś złego. Wygląda to naprawdę ok. Jeśli chodzi o brwi, to utrzymały się prawie idealnie. Tutaj jeden włosek mi się opuścił, ale ogólnie z tą brwią jest trudniej, dlatego że opada na nią grzywka i ona zawsze trochę te brwi rozwichrowuje. No ale tak czy siak utrzymało się to super. No i makijaż oczu, w którym jestem kompletnie zakochana i muszę robić takie kreski częściej, takie totalnie delikatne przy samej linii rzęs i naprawdę czuję się w takim makijażu świetnie. Dajcie mi znać, jak wyglądam, bo może mi się tylko wydaje, że dobrze wyglądam, albo że w rzeczywistości coś tutaj nie pasi, ale dajcie mi znać, jestem ciekawa Waszej opinii i jestem ciekawa opinii Waszej na temat tych produktów, czy dały radę, czy nie. Przypominam, że są to kosmetyki przystępne cenowo, które dostaniecie w drogerii internetowej makeup.pl oraz kokolita.pl. Tymczasem serdecznie dziękuję za Waszą uwagę, ściskam bardzo serdecznie i do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku. Buziaczki, pa, 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 pa.